Minister zdrowia, Łukasz Szumowski, poinformował, że należy teraz zachować wzmożoną ostrożność. Przechodzimy w kolejny etap epidemii. Możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu zachorowań. Łukasz Szumowski jako minister zdrowia ma ręce pełne roboty. Epidemia koronawirusa przypadła akurat na jego kadencję i na jego barkach stoi przygotowywanie służby zdrowia na dalszą walkę z epidemią. Ostrzegł, że czeka nas znaczny wzrost zachorowań. Łukasz Szumowski ostrzega, że czeka nas wzrost zachorowań, spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu liczby zakażonych, obawiam się, że będzie ich kilka tysięcy. Jesteśmy na początku drogi, ale od nas zależy, jak ta droga będzie wyglądała, zapowiedział minister zdrowia. Wielu Polaków siedząc w domach, ma wrażenie, że po upływie takiego czasu, powinniśmy być świadkami uspokojenia się sytuacji. Niestety, jest za wcześnie na takie stwierdzenia, Łukasz Szumowski szybko rozwiał wątpliwości. Stwierdził, że epidemia dopiero się zaczyna, a my nie jesteśmy nawet na końcu początku. Ministerstwo podejmuje teraz stanowcze działania. Minister zdrowia podał informację o transporcie środków do ochrony osobistej w szpitalach. Podjęliśmy decyzję o dystrybucji środków ochrony osobistej nie tylko do szpitali zakaźnych, ale także do pozostałych szpitali, POS-ów, aptek, ratownictwa medycznego, policji, straży granicznej. Uruchomiliśmy transport ze wszystkich krajów świata, poinformował minister zdrowia. Według tego, co zapowiada Łukasz Szumowski, do Polski trafi ponad 6 milionów rękawiczek, 5 200 tysięcy maseczek, 199 tysięcy masek FFP2 i wyższych, 60 tysięcy 5-litrowych pojemników płynów do dezynfekcji, 41,5 tysiąca gogli ochronnych oraz około 32 tysiące kombinezonów. Dzisiaj grzeje, 1. Nowe informacje o córce Kasi Kowalskiej budzą lęk. Sytuacja jest dramatyczna. 2. Informacje o kolejnych ograniczeniach. Nowe zasady od jutra, nie pójdziemy już na spacer? Ponadto na dobę jesteśmy w stanie wykonywać około 5000 testów na obecność koronawirusa. Szpitale wyposażone są w 1,2 tysiąca respiratorów, z czego obecnie zajętych jest 50. W Polsce ma być przygotowanych 10 tysięcy łóżek dla samych chorych na COVID-19. W razie zaostrzenia się sytuacji inne szpitale mogą być przekształcone w oddziały zakaźne. Według ekspertów całkowita liczba zarażonych w Polsce może sięgnąć właśnie 10 tysięcy. Liczba może być i mniejsza, jak i większa. Wiele zależy od tego, jak zareaguje społeczeństwo. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.